jeszcze raz Ziemek Fałat z Pinty. Jesteśmy tutaj razem. Jesteśmy tutaj razem, dzisiaj cała Pinta. Marek Semla, Grzesiek Zwierzyna. Chłopaki, pokażcie się. I Ziemek Fałat. Dzięki, że wpadliście. Godzinę temu miałem okazję dziękować Eli, Ani, Piotrkowi, Michałowi, Kasprowi, Pawłowi za to, co zrobili tutaj przy Nowogrodzkiej 25. Natomiast teraz czeka nas otwarcie pierwszej beczki Żyteruilo, ale zanim przejdę do żytniej, czarnej ipy, kilka słów o tym, co mnie osobiście i pewnie wielu z was cieszy. W 2007 roku Michael Jackson, Anglik, nie Amerykanin, taki brodaty, zarośnięty facet, powiedział: żyjemy w piwnym raju. Rok 2007 to jest piwny raj. Jeszcze nigdy w historii ludzkości nie ma tak wielu znakomitych piw w jednym czasie. To był 2007 rok. Przypomnijmy sobie, co wtedy w 2007 roku było w Polsce. Każdy ma swoje wspomnienia. Ja również je mam. Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, w roku 2013 my tutaj w Polsce żyjemy w czasach, kiedy jeszcze nigdy nie było tylu znakomitych piw w jednym czasie i w jednym miejscu. Dziś akurat w kuflach i kapslach przy Nowogrodzkiej 25, łamane przez 2 w Warszawie. Prawda jest taka, że w Polsce w 2013 roku nowy browar otwiera się mniej więcej co 2 tygodnie. Ale tempo wzrasta. W 2011 roku nie było tak różowo. 28 marca 2011 roku Marek, Grzesiek i ja w browarze na Jurze wynajętym uważaliśmy pierwszą warkę ataku chmielu. Potem dołączył Ale Browar rok później, a teraz cieszymy się wszyscy wysypem kreatywnych browarów założonych i prowadzonych przez pasjonatów. I tego się nie da zatrzymać. A kto? To nie jest moja rodzina, ale serdecznie mi chodzi. Okej, przychodzi teraz czas na najważniejszy moment tego wieczoru. Kto przybył przed 20, miał okazję spróbować apetyt na życie. Klasyczny Roggenbier, piwo żytnie. Takie samo mniej więcej, mamy nadzieję, jakiego można było napić się w 1770 roku w Regensburgu. Ale dzisiaj są inne czasy. Dzisiaj mamy rok 2013 i kiedy wypiliśmy jedno piwo, drugie, czasami trzecie, mamy ochotę poczuć kolejne mocne wrażenie. I właśnie przychodzi taki moment, kiedy wypiliśmy już wiele różnych piw, ale mamy ochotę jeszcze na to jedno piwo, które da nam naprawdę mocne i pozytywne wrażenia. My na ten moment przygotowaliśmy Żyteruilo, piwo żytnie na nowe czasy. Dużo słodu żytniego, słód palony, słód pale ale, dużo znakomitego, nie to, że modnego, nie to, że trendy, to są hasła. Amarillo jest naprawdę doskonałym, aromatycznym chmielem, posiadającym mnóstwo goryczki. Dlatego idealnie nadaje się do tego, żeby wykorzystać go jako single hop. Żyteruilo jest nachmielone od początku do końca jedną odmianą chmielu Amarillo. Zapraszam wszystkich do spróbowania Żyteruilo. Dzielcie się z nami swoimi opiniami. Brawo!